Paneczko, z tej strony Metal, witam w kolejnym odcinku, tym razem informacyjnym. I ten odcinek będzie dotyczył zawodów, które odbędą się we Fridmanie 17 i 18 maja 2014 roku, czyli jutro w sobotę i niedzielę, jutro i pojutrze. I taka kilka krótkich informacji, oczywiście ja biorę w nich udział, będę układał, ale mam też dużo naklejek do sprzedania i kilka rzeczy. Tutaj nie są rzeczy do sprzedania, tylko takie, żeby se pokręcić. I ogólnie teraz nie będę pokazywał rzeczy, które mam na sprzedaż, bo już sobie je wpakowałem wszystkie do mojej walizki. Ogólnie moja walizka jest dosyć charakterystyczna, więc raczej każdy, kto będzie chciał coś ode mnie kupić albo sobie ze mną porozmawiać, to raczej mnie powinien znaleźć. I ogólnie ja chyba też jestem dość charakterystyczny. Tym razem nie będę miał żadnej koszulki z napisem Metal, tylko jakąś tam standardową białą koszulkę, żeby jakoś się rzucać w oczy. Dobra. I ogólnie na zawody biorę tak do układania. Prawdopodobnie będę układał na kostce Cyclone Boys żółtej, albo jak już teraz widzicie na kostce Moju Weilong 54,5 mm. Dzisiaj sobie ją pożyczyłem od znajomego i jeszcze mam chwilowy dylemat, na której będzie mi lepiej układać. Jeszcze muszę sprawdzić, na którym mi lepsze czasy wychodzą i wtedy się zobaczy. Ale prawdopodobnie do one handa na pewno wezmę tą kostkę, bo znacznie łatwiej się kręci niż tą dużą. I ta duża się trochę przycina, jak się tak kręci. Ogólnie może czasy, jakie planuję osiągnąć, nie są jakieś specjalnie wygórowane jak na moje domowe średnie, że się tak wyrażę. Czyli celuję coś w trójce. Sub 18 średnia, to by było naprawdę bardzo fajnie. Jak coś wyjdzie lepszego, jakaś 16 wpadnie, albo nawet co, może mi się uda nawet PB pobić, bo ostatnio mam dobrego Luke Heada, to fajnie będzie. Jak się dostanę do finału, to też będzie całkiem fajnie. 3x3 one hand. Liczę, że wykręcę limit, żebym mógł kręcić całą średnią. Limit to jest 25 sekund, chociaż fajnie by było, gdyby chociaż zmienili do 3, znaczy limit to jest 30 sekund i fajnie by było, gdyby zmienili ten limit chociaż o 5 sekund, bo takie średnie to właśnie mam, znaczy średnie, takie single to czasami mam w granicach 30 paru sekund, więc będę bardzo wkurzony, jak na przykład będzie sub minuta, sub 31 sekund. Ostatnio tak miałem dwa razy. No i w 2x2 myślę, że średnia sub 7 minut, jak już tak fajnie, jakie fajne skramble będą. No i w czwórce raczej nie wykręcę limitu, bo limit to jest minuta 10, ja ostatnio nie ćwiczę, więc mam tak średnio minuta 30-20 sekund. Jakieś takie standardowe ułożenia. W 5x5 w ogóle nie trenuję kostki 5x5. Od dawien dawna nie układałem tak, żeby w ogóle jakoś ćwiczyć cokolwiek. Ale biorę udział, bo się zapisałem, nie wiem konkretnie po co. No ale trudno się ułoży. Limitu też na pewno nie wykręcę, bo to są 2 minuty, a ja układam w granicach 3 minut. Ogólnie to są wszystkie konkurencje, w których biorę udział. Nie biorę udziału w Pyraminxie, ani w Skubie, ani w Squarze czy i Blindfoldzie, więc tyle. No i ogólnie będę miał piłki 3 do żonglowania. W sumie mógłbym je komuś sprzedać, jakby naprawdę komuś spasowały, bo są super, ale zawsze będę mógł komuś pożyczyć, żeby się pobawił. Tylko żeby nie zgubił. Chyba sobie oznaczę jakąś kropką czy czymś. I oprócz tego będę miał jeszcze taki laser koloru zielonego na sprzedaż oczywiście. Możecie go zobaczyć w poprzednim moim filmiku, który dzisiaj wrzuciłem.
z unboxingu. Te lasery są nowe, nieużywane, niestety nie mają baterii. Baterie musicie sobie sami dokupić. I myślę, że taki laser w granicach 30 zł, jak się komuś spodoba, to mogę sprzedać. Chyba nawet dwa wezmę. Zależy, ile tam kolega mój chciał. I chyba to było na tyle. Cały cennik i wszystkie kostki, które będę miał na sprzedanie, to sobie zobaczycie dopiero jutro. Ale oprócz tego mogę wymienić, że mam Scuba białego, Fang Shishuang na plastiku primary, Mirrora srebrnego, Cyclone Boysa wielokolorowego i czerwonego, oczywiście 2x2. Co ja tam jeszcze mam? Niech spojrzę. Mam Dian, mam moju Weilong na kolorze, tym na plastiku z różowym kolorem, czyli tą wielokolorową. Moju Dian ma czarną. Squera od MFH białego i Diana 2x2 białego. Dian 2x2 biały jest naprawdę super, chodzi kość, ale dziwne, że zastanawiam się, że nikt jej nie chce kupić, chociaż jest cena dosyć okazjonalna. No ale trudno. Jak ktoś kupi, to będzie fajnie. Na pewno się ucieszy, bo kostka jest genialna. W ogóle tylko ją trochę nasmarowałem i naprawdę chodzi super. I oczywiście będę miał sporo smarów Maru na sprzedaż. Prawdopodobnie w cenie 9 zł, 9,50. Zależy od zainteresowania. A raczej 9 zł. No i co do naklejek, to się pytajcie. Będę miał naklejki na do tworzenia kostki. Nie wiem, to się Ghost nazywa, duch, że mamy kostkę wielokolorową, naklejamy czarne naklejki. I taki set też mam. Mam dużo kolorów na naklejek na Mirrora. Taki jasny, niebieski, biały, coś tam zielony. Też taki fajny. No i coś tam dalej. Oczywiście mam dużo naklejek na Scuba. Ostatnio dorobiłem. Takich fluorescencyjnych. I ogólnie prawie wszystkie takie standardowe naklejki, oprócz Megaminxa, mam na pyrkę wszystko. Więc to byłoby chyba na tyle w tym filmiku. Wszystko, co powiedziałem, miałem powiedzieć. Jak chcecie, to bardzo chętnie sobie z wami porozmawiam na tych zawodach. Myślę, że będzie fajnie i powodzenia. Cześć!